Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstraklasa. Dzisiaj przede wszystkim o tym, co się działo w miniony weekend, a także w poniedziałek, jeżeli chodzi o występy Młynów Stoisław Koszalin. Będę rozmawiać o tym z moim gościem, a jest nim trener Młynów Stoisław Koszalin, Waldemar Szafulski. Witam. Dzień dobry, witam Państwa. Panie trenerze, no pracowity weekend, można powiedzieć, dla Pańskich zawodniczek. Najpierw mecz ligowy, później mecz pucharowy, ale zacznijmy od meczu ligowego. Rywal, lider rozgrywek Zagłębie Lubin. Pierwsza połowa niezła, druga, no niestety, gdzieś ta sinusoida formy w tym meczu zaważyła o tym, że to Zagłębie było lepsze. Tak, zgadza się. Bardzo trudny terminarz, dwa mecze wyjazdowe, tym bardziej tutaj do lidera. No i tak założyliśmy sobie, wiedząc, że będzie na pewno bardzo ciężko i staraliśmy się rozłożyć w tym pierwszym meczu siły maksymalnie. Pierwsza połowa, powiedzmy, że udana, tak jak w wielu meczach innych. No niestety drugie 15 minut tej drugiej części odsłony spowodowało, że Zagłębie nam uciekło i generalnie zaczęliśmy rotować składem, utrzymując te siły na kolejny mecz. Panie trenerze, nie można powiedzieć, że zespół nie jest przygotowany fizycznie. Gdzieś tutaj pozostaje kwestia mentalna, można powiedzieć, patrząc na to, co się działo w ostatnim meczu z Zagłębiem. Fizycznie dlaczego? Bo graliście 3 dni później rewelacyjny mecz, więc fizycznie nie mogliście być nieprzygotowani. Zatem kwestia mentalna. No na pewno tak. W sporcie dzisiaj odgrywa mentalność bardzo dużą rolę i na pewno jest to, nad tym się cały czas pracuje i trzeba nad tym pracować. To wszystko jest w głowach. W tym meczu pucharowym, no zespół podszedł do tego, że bierzemy ciężar na siebie wszyscy. Wszyscy coś dodają, każdy coś musi dodać do tego meczu i tak się stało i ta wiara była do końca. Patrząc na spotkania, które do tej pory rozgrywały się tutaj w Koszalinie w tym roku, widać, że zespół ma potężny potencjał. Zresztą są zwycięstwa nad MKS-em Perłu Lublin, ale to było zwycięstwo w poprzednim roku. Świetne mecze z Piotrkowią. Pełna kontrola nad meczem z Ruchem Chorzów, to pokazuje, że potencjał w zespole jest. No ale na takiego rywala jak Zagłębie, to ten potencjał mamy w tej chwili? No oczywiście, Zagłębie prezentuje się bardzo dobrze. Widać, że tutaj każdy mecz gra przede wszystkim równo, bez jakichś takich spadków dłuższych niż 5 minut. Nam się zdarzają niestety dłuższe te fragmenty słabości. Tak jak pan powiedział, ja też tak na nasz zespół patrzę, bo te dziewczyny znam, niektóre już kolejny rok. Potencjał mamy olbrzymi i w tej mentalności, w tym podejściu, w zespołowości cała siła tego zespołu. Co do rozgrywek ligowych, Zagłębie to w tej chwili absolutny lider, chociaż jest troszeczkę naciskany, to jest w tej chwili taki główny kandydat do tytułu mistrzowskiego? No spojrzeć, jeśli spojrzymy na tabelę, to oczywiście tak, 9 punktów przewagi nad Kobierzycami, no i odwiecznym rywalem jeszcze więcej, także na dzisiaj byśmy powiedzieli, że tak, ale jeszcze tych meczy pozostało. Z Lublinem Lubin gra jeszcze 2 kolejki, licząc to jest 6 punktów może stracić, gdzieś jakieś potknięcie i staje się nerwowo. Zobaczmy, jak wyglądała miniona kolejka spotkań w Superlidze, zaliczając oczywiście mecze Młynów Stoisław Koszalin na wyjeździe z Zagłębiem Lubin, tabela i zapowiedź kolejnej serii spotkań. Oto komplet wyników 18 kolejki spotkań w Superlidze. Młyny Stoisław Koszalin przegrywają na wyjeździe z Zagłębiem Lubin 24-34. Eurobud JKS Jarosław wygrywa z Ruchem Chorzów 35-26. MKS Perła Lublin wygrała ze Startem Elbląg 29-24. Piotrkowia Piotrków Trybunalski pokonała KPR Gminy Kobierzyce 28-27. W tabeli prowadzi Zagłębie z Robkiem 49 punktów, 40 ma KPR Gminy Kobierzyce, 36 MKS Perła Lublin, 32 Piotrkowia Piotrków Trybunalski, Młyny Stoisław Koszalin z Robkiem 21 punktów na miejscu 5. Szósty jest Eurobud JKS Jarosław 17 punktów, 13 ma Start i 8 punktów Ruch Chorzów. Program 19 kolejki. Młyny Stoisław Koszalin podejmą MKS Perłę Lublin. Ruch Chorzów zmierzy się z Zagłębiem Lubin. KPR Gminy Kobierzyce podejmuje Eurobud JKS Jarosław. Start Elbląg zmierzy się z Piotrkowią Piotrków Trybunalski. Przejdźmy do pucharów. 3 dni po meczu, 2 dni po meczu ligowym gracie mecz pucharowy. Rywalizacja z drużyną Eurobudu JKS Jarosław. Bardzo daleki wyjazd, można by było powiedzieć, ale to akurat wyjazd był połączony. Zatem no, nie było takiego aż dużego przeciążenia, jeżeli chodzi o podróż. No ale mimo wszystko z rywalem, z którym w lidze przegraliście, tutaj bardzo ważne zwycięstwo.
Tak, no, można powiedzieć, że to tak naprawdę pierwsze zwycięstwo w regulaminowym czasie, w tej dwuletniej historii zmagań z Jarosławiem. No, termin ciężki, dobrze, dzisiaj patrzymy na to, dobrze, że to połączyliśmy, bo mamy to za sobą i te szczególnie długie przejazdy zrobiliśmy prawie przez te 3 dni, 2000 kilometrów. I sami tak naprawdę do końca nie wiedzieliśmy, jak organizmy to zniosą. Ale jak widać, ten mecz pokazał od pierwszej do ostatniej minuty. Dziewczyny dały siebie wszystko i ta wiara, kontrola nad przebiegiem meczu, czego nam nieraz niestety brakuje. Kiedy jest presja, zawodniczki tracą cierpliwość, podejmują pochopne decyzje. Ostatnia piłka należała do nas i cierpliwie dograliśmy ten mecz. No, trzeba powiedzieć też, że ten mecz to taka sinusoida. Raz wy, raz Eurobut, raz wy, raz Eurobut. Ostatecznie zwycięstwo naszej drużyny. To też pokazuje, że rywalizacja na tym szczeblu, nawet w pucharach, bo niektórzy mówią, że puchary traktuje się po macoszemu, a tutaj nie ma mowy, tutaj wszyscy traktowali to spotkanie i następne pewnie bardzo poważnie. I to trzeba przyznać, że te rozgrywki również są bardzo ciekawe. Tak, no od wielu lat właśnie obserwujemy, że ten Puchar Polski kiedyś tak gdzieś po macoszemu traktowany nie tylko w piłce ręcznej, od wielu lat wraca coraz bardziej do łaski, zespoły bardzo mocno się motywują, mobilizują do tego, żeby dostać się do tego finału i to jest chyba dobre, tak powinno się podchodzić. W półfinale będziecie mieli, no dopiero poznacie rywala półfinałowego, no na kogo lepiej trafić, na kogoś z wyższej półki grać u siebie, czy na kogoś z niższej półki grać na wyjeździe? To jak pan powiedział, potencjał mamy olbrzymi, nie powinniśmy się bać nikogo, a szczególnie na swoim terenie. Bardzo żałujemy, że nie ma kibiców, bo tym bardziej dodałoby to nam siły do walki z każdym. I tak naprawdę trudno powiedzieć, bo naprawdę liga jest bardzo wyrównana i tak zmienne są losy każdego meczu, decydują minuty słabości na boisku. Podsumowanie tego, co się działo w rozgrywkach pucharowych. Niedużo się działo, bo w zasadzie było jedno spotkanie. MKS Perła Lublin już ma awans do półfinału wcześniej zapewniony ze względu na udział w europejskich pucharach, a mecze półfinałowe przed nami. Plan rywalizacji w 1/4 Pucharu Polski. Młyny Stoi z Łukaszaniem wygrywają na wyjeździe z Eurobudem JKS Jarosław. W pozostałych parach najbliższą środę Piotrkowia zmierzy się ze Startem, KPR Gminy Kobierzyce z Zagłębiem Lubin. MKS Perła Lublin ze względu na występy w europejskich pucharach awansowała do półfinału. Puchary pucharami. Oczywiście poznamy w czwartek rywala w półfinale, ale przed nami jeszcze przecież mecz ligowy, a rywalem MKS Perła Lublin. Tak, kolejny bardzo trudny przeciwnik, w którym nie może, jeżeli marzy jeszcze o złocie, nie może się pomylić. Także nastąpiła zmiana trenera w Lublinie. My musimy robić swoje po prostu, przygotować się jak tylko możemy najlepiej. Tego czasu jest niewiele. Mam nadzieję, że dobrze się zregenerujemy i podejdziemy do tego meczu tak jak do meczu ostatniego pucharowego. Czyli zagramy zespołowo, zagramy z wiarą, bo tylko tak można wygrać z Lublinem. Ja trzeba powiedzieć i podkreślić, że Lublin ostatnio nie lubi tutaj do Koszalina przyjeżdżać. Co przyjeżdża, to praktycznie dostaje dęgielanie. No tak, nie przyzwyczaił Lublin do tego, żeby tak jak szczególnie w tym sezonie tyle punktów potracić. Ale my musimy się skupiać na sobie. Co myśli Lublin, to jest ich, a my musimy myśleć optymistycznie i cały czas to, co podkreślamy, wykorzystajmy potencjał naszego zespołu, to wtedy będzie walka i będzie ciekawe widowisko. W najbliższy weekend Młyny Stoi z Koszalin rywalizować będą z zespołem MKS Perł Lublin. Zapowiada się ciekawa konfrontacja. Przypomnę, w poprzednim meczu tu w Koszalinie zwycięstwo naszej drużyny i liczymy na podtrzymanie tej serii, jeżeli chodzi o wygrane nad zespołem lubelskim tutaj w Koszalinie. A moim Państwa gościem był dzisiaj Waldemar Szafulski, trener Młynów Stoi z Koszalin. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Ekstraklasa za tydzień. Do zobaczenia.